Polsat Futbol to nowy kanał, jaki będzie od września emitować telewizja kablowa spółdzielni mieszkaniowej. Jest to nie lada gratka dla miłośników piłki nożnej, bowiem stacja pokazuje mecze T-Mobile Ekstraklasa. Spółdzielnia mieszkaniowa uruchamia nowy kanał, co będą mogli obejrzeć widzowie. Będzie to kanał sportowy, o tematyce sportowej i to jest największa gratka dla miłośników Polskiej Ligi T-Mobile. Będą bezpośrednie relacje, jest to jedyny kanał, bo to będzie Polsat Futbol, który ma prawo do emisji właśnie Polskiej Ligi T-Mobile i do relacji wszystkich spotkań pomiędzy drużynami ze szczytów polskiego futbolu. Także wydaje mi się, że to jest najbardziej atrakcyjne. Program zostanie uruchomiony już we wrześniu, także jesień piłkarska na pewno w polskich domach zagości. No i mam nadzieję, że tutaj panie, które oglądają pozostałe kanały w naszej sieci, nie będą miały, będą wyrozumiałe dla swoich mężów i pozwolą, żeby mogli skorzystać z oferty, jaką przedstawia ten kanał. No poza tym bardzo dużo relacji sportowych, jest to relacje oczywiście związanych z piłką nożną, dlatego też Polsat Futbol. Także będzie to typowo piłkarski kanał dla tych, którzy są zainteresowani tą dyscypliną sportu. Do poważnego wypadku doszło 20 sierpnia w Kolonii Pałecznica. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że sprawca kierujący pojazdem wolnobieżnym, tak zwaną samoróbką, był nietrzeźwy, a jego pojazd niedopuszczony do ruchu i nieubezpieczony. Jak informuje Grzegorz Paśnik z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, do zdarzenia doszło tuż przed południem na drodze W815. Jadący w kierunku Parczewa pojazdem wolnobieżnym, tak zwaną samoróbką, 38-letni mieszkaniec gminy Niedźwiada, w wyniku awarii pojazdu stracił nad nim panowanie, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym Volkswagenem Golfem, którym kierował 18-letni mieszkaniec gminy Milanów. W wyniku zdarzenia obrażeń doznali kierowca i dwóch pasażerów jadących samochodem osobowym, 17-letni i 28-letni mieszkańcy gminy Siemień. Ponadto okazało się, że kierowca ciągnika był pod wpływem 1 promila alkoholu, a jego pojazd nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Kierowca Volkswagena był trzeźwy. Queen Tribute, czyli impreza poświęcona twórczości zespołu Queen oraz 20-leciu śmierci jego wokalisty Freddiego Mercurego, odbyła się w dniach 19 i 20 sierpnia. W piątek fani zespołu mieli okazję sami zaśpiewać utwory swoich idoli podczas specjalnie zorganizowanego karaoke. Natomiast w sobotę odbył się koncert finałowy, którego gwiazdą był lubelski zespół Queen Band. Pomysł na imprezę wziął się stąd, że w tym roku przypada 40-lecie zespołu i 20. rocznica śmierci Freddiego Mercurego, czyli lidera zespołu Queen. Instruktorzy Lubartowskiego Ośrodka Kultury już w styczniu wyszli z taką propozycją, żeby ten dzień w jakiś sposób można było uczcić. W amfiteatrze miejskim miały okazję zaprezentować się zespoły Skrzypek Band, Mem oraz Ozzy. Get down! Nazywamy się Skrzypek Band, działamy przy Lubartowskim Ośrodku Kultury. Działamy od 2 lat, dzisiaj gramy na takim koncercie Tribute of Queen. Zagramy Queenów 2 utwory. Proszę, żeby przedstawiła te utwory pani Kasia. Utwory to będą Another One Bites the Dust i We Are the Champions. I zagramy jeszcze swoje 3 kompozycje. Cieszymy się, że możemy zagrać znowu dla miasta Lubartowa. Nie lada gratką dla fanów zespołu Freddiego Mercurego był występ lubelskiej grupy Chaban Band, znanej z wykonywania największych przebojów światowych gwiazd. We Are The Champions, We Will Rock You, Radio Gaga, Hammer To Fall i wiele innych niezapomnianych utworów legendarnego Queen dało fanom tej muzyki olbrzymią dawkę pozytywnej energii i skłoniło do refleksji. Jestem fascynatem zespołu Queen od jakiegoś 86 roku, także kawał czasu. No i wpadłem któregoś dnia na pomysł grania w różnych przeróżnych zespołach, że fajnie by było pograć coś
właśnie związanego z zespołem Queen i przez przypadek wpadłem na Marcinka, która mi podesłała moja siostra przez gadu-gadu, mówi, że ma fajnego kolegę, który śpiewa Queen. No i tak przez internet właśnie z Marcinkiem żeśmy się poznali i tak jakoś od rozmowy do rozmowy powstał zespół Queen Band. Zakończeniem koncertu było przedstawienie artystyczne dotyczące twórczości zespołu. Na koncert w lubartowskim amfiteatrze zjechali się członkowie fanklubu zespołu Queen z całej Polski. Skąd miłość do muzyki zespołu Queen? No cóż, to się wzięło już z czasów dzieciństwa. Tak, u rodziców się przewijały kasety Queen, takie jeszcze kupione gdzieś tam w kiosku, tego taktu i takie różne. No i też w sumie chyba pierwszy teledysk, który zobaczyłem, to właśnie było chyba One to Break Free zespołu Queen w telewizji. Jako tam, nie wiem, 6-letnie dziecko. No i no myślę, że tak. I później to się tak rozwijało. Tam po latach miałem przerwę i tak później kupiłem sobie płytę, składankę. No i tak to się potem już przez lata rozwijało. I ta miłość dalej trwa, no i przez to bywam na tych zlotach. Organizatorem imprezy był Lubartowski Ośrodek Kultury. Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje. To tytuł wystawy poświęconej prymasowi Polski, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, której otwarcie nastąpiło 23 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Lubartowie. Fotografie prezentujące przekrój życia prymasa oglądać można do 4 września. Organizatorem wystawy poświęconej prymasowi tysiąclecia, księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, słudze Bożemu, jest organizatorem Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i burmistrz miasta Lubartowa. Wystawa ta ma na celu uzmysłowienie nam, mieszkańcom Lubartowa, ale także innych ośrodków aglomeracji w kraju, całemu krajowi, że morale jest coraz niższe w znacznej części społeczeństwa polskiego, a szczególnie wśród polityków i elit władzy. Wiemy doskonale też, że prowadzona jest wręcz walka przeciw chrześcijaństwu w świecie, w Europie, a także i w ojczyźnie naszej. Dlatego też, między innymi, ta wystawa ma na celu, raz jeszcze powiem, uświadomić, uzmysłowić nam Polakom, katolikom, chrześcijanom, że powinniśmy wszystko czynić, żeby takiemu zjawisku zapobiec i zapobiegać. Nie może tak być w ojczyźnie, że człowiek mieniący się chrześcijaninem, będący ochrzczonym, przyjmujący sakramenty święte, atakował, wręcz poniżał, uwłaczał godności katolikom, a szczególnie osobom duchownym. Chociaż celem wystawy też nie jest apologia postaci księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, bardziej chyba myślę pozytywne ukazanie jego postaci jako wspaniałego, wielkiego Polaka. Oczywiście biskupa Kościoła, też kiedyś biskupa lubelskiego, czyli tu w Lubartowie też bywał, potem biskupa, arcybiskupa warszawskiego i prymasa Polski w bardzo trudnym okresie. I prymas Wyszyński dał dowody tego, że jak sam mówił, po Bogu jego największą miłością jest Polska, jest ojczyzna. Nie? Tu przed chwilą w gabinecie pana burmistrza dyskutowaliśmy na ten temat, czy po 30 latach, jakie minęło od śmierci prymasa, czy to jest postać znana na przykład młodszym Polakom. Ale okazuje się, że około 300 szkół w Polsce nosi imię kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc to jest zjawisko pocieszające. My jako Stowarzyszenie Civitas Christiana cieszymy się ogromnie, że też mamy jakiś swój udział, nie tylko w tej wystawie, ale chociażby w promowaniu nauczania prymasa, wielkiego prymasa, choć przez Instytut Wydawniczy PAKS.
Jeśli chodzi o wystawę, sama wystawa składa się ponad 30 plansz, na których przedstawia się wypowiedzi księdza prymasa oraz zdjęcia archiwalne. Wystawę można zobaczyć do dnia 4 września w godzinach pracy urzędu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów. Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubartowie we wtorki i czwartki wydaje swoim członkom żywność. Zgodnie z pismem MOPR w Lublinie, przy wydawaniu żywności w ramach unijnego programu PID od 1 października 2010 roku obowiązują następujące kryteria dochodowe: 819 zł dla osoby samotnej oraz 622,50 zł dla jednego członka rodziny. Ponadto żywność mogą otrzymywać osoby leczące się, przedstawiając zaświadczenie lekarskie. Przy pobieraniu żywności należy mieć przy sobie legitymację członkowską oraz ostatni odcinek otrzymanego świadczenia lub pismo ZUS o waloryzacji świadczenia z miesiąca marca 2011 roku. Żywność wydawana jest we wtorki i czwartki w godzinach od 10.30 do 13.00. A w informacjach jeszcze. Wystawa Lubelski Lipiec 80, nowa akcja organizowana przez LOK, spotkanie młodzieży z 2. LO z rówieśnikami z Izraela, Rock Alert Festival, wrześniowa wystawa w bibliotece, porażka piłkarzy Pogoni 07, piłkarski puchar starosty lubartowskiego, 13. wakacyjny turniej dzikich drużyn, przełożone spotkanie piłkarzy Lewartu. Lubelski Lipiec 80 to tytuł wystawy, którą oglądać można od 18 sierpnia w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Składa się ona z materiałów zebranych przez uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu Kamienie Pamięci – Znajdź Bohatera Sierpnia 80 oraz wydawnictw podziemnych ze zbiorów biblioteki. W otwarciu wystawy uczestniczył Bogdan Kaczorkiewicz, uczestnik strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie w 1981 roku. Witamy w filii nr 1, biblioteka nasza wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubartowie zorganizowała wystawę Kamienie Pamięci, Lubelski Lipiec 80. Jest to okres w sumie niewiele, nie bardzo znany naszym, nawet współobywatelom naszego miasta, społeczności lokalnej, chociaż trzeba powiedzieć, że wiele rodzin w jakiś sposób związało się z wydarzeniami tego, nawet mogę powiedzieć moja, bo mój brat wyemigrował do Australii po wydarzeniach tego lipca, no już tam został. Ja się niechcący załapałam też na Lubelski Lipiec, może nie w Lubartowie, ale akurat wybrałam sobie praktyki na Kulu w Lublinie i trafiłam na początek strajku, więc mi skrócili te praktyki o tydzień. Moja koleżanka utknęła w Motyczu, także te wydarzenia są w jakiś sposób powiązane z naszymi rodzinami, z naszym miastem i warto je upowszechnić. Powinniśmy trochę sporo wiedzieć o naszych ojczyznach, żeby... Mówi się dużo o sierpniu, o Solidarności, a mało o takich lokalnych wydarzeniach. Nawet niewiele osób wie i o Świdniku, o Lublinie w Polsce, także myślę, że to trzeba propagować. A biblioteka uważam jest bardzo dobrym miejscem do tego celu, także nasi czytelnicy z chęcią obejrzą wystawę i poznają bohaterów naszych lokalnych. Projekt przygotowany został przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Celem projektu było odnalezienie bohatera, zrobienie portfolio, przeprowadzenie wywiadu, albumu, a następnie upowszechnienie tej informacji. I dzisiaj właśnie mamy jedną z tych form upowszechnienia informacji, czyli wystawę w Bibliotece Miejskiej w Lubartowie. Ja tu chciałbym następnie podziękować i szkole za ten pomysł, jak i nauczycielce, pani Dorocie, no i uczniom, którzy do tego się przyczynili. Czyli po prostu no, pierwsi, jak to mówiąc, odważyli się tak trudny temat podjąć, bo to był szczególny ten akurat trudny temat. No i się już teraz rozwinął, bo IPN się już tym zainteresował, także po prostu jestem bardzo im wdzięczny. Koleżanka Dorotka skupiła się na bohaterach, natomiast moi uczniowie, którzy realizowali program, no tak wychodzili z promocji miasta, moje miasto, prawda, gdzie w zakładach były strajki w 80 roku. Wprawdzie no, tytuł wystawy jest Lubelski Lipiec 80, ale to wszystko się łączyło. Lipiec, prawda, sierpniem na Wybrzeżu. No i po prostu też uczniowie się zaangażowali realizujące projekt. Ja ze swoją drogą chciałam podziękować paniom tutaj z biblioteki, pani Ani i Ewie,
której tutaj no, nie widzę na razie, poszła.